Dziesiąte Raciborskie Seminarium Pedagogiczne pod tytułem 35-lecie Raciborskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Geneza, Współczesność, Perspektywy odbyło się dziś w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne z oddziałem w Raciborzu ma na swoim koncie wiele dokonań. Jubileusz 35-lecia Towarzystwa był okazją do zorganizowania seminarium, podczas którego m.in. podziękowano osobom, dzięki którym Towarzystwo powstało i nadal funkcjonuje. 35 lat PTP to bardzo długi okres czasu, więc będzie okazja do tego, żeby powiedzieć, że początkowo było to faktycznie koło naukowe, które później przekształciło się w stowarzyszenie. I trzeba podkreślić, że to jest jedyne naukowe stowarzyszenie z obszaru pedagogiki w Raciborzu i jest to stowarzyszenie, które ma bardzo wysoką rangę wśród tych towarzystw pedagogicznych. Wielokrotnie opiniuje różne przedsięwzięcia na miarę ogólnopolską i wiele nowości, inicjatyw, które później gdzieś funkcjonują w oświacie. I chcieliśmy też podkreślić, że są członkowie naszego stowarzyszenia, którzy funkcjonują w zarządzie głównym, w komisji rewizyjnej, w komisji, która zajmuje się sądami koleżeńskimi. Trochę tak dziwnie to albo staromodnie to brzmi, ale jednak takie problemy gdzieś występują i mamy tam swoich przedstawicieli. W seminarium wzięła udział rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Ewa Stachura, zastępca prezydenta Raciborza Irena Żylak, kierownik referatu edukacji, kultury i sportu starostwa powiatowego Danuta Mięsopust, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Agnieszka Busulanu-Jaksik, dyrektorzy szkół, prelegenci, wykładowcy, studenci oraz byli i obecni członkowie raciborskiego oddziału. Tradycją już jest, że Polskie Towarzystwo Pedagogiczne przygotowuje raciborskie seminaria pedagogiczne i ideą tych seminariów jest przede wszystkim dzielenie się warsztatem, ale wśród pedagogów, ale także jest to okazja do tego, żeby przyjrzeć się takim zagadnieniom, które w środowisku lokalnym są istotne, są drażliwe, są trudne. Ostatnie nasze takie seminarium było poświęcone debacie na temat gimnazjów. Były przeprowadzone badania, była prezentacja tych badań, wypowiadały się stowarzyszenia, wypowiadali się pracownicy gimnazjum, ale przede wszystkim uczniowie. O dokonaniach i perspektywach Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego mówiła podczas sesji plenarnej dr Ludmiła Nowacka. Dumą i sukcesem towarzystwa są właśnie cykliczne seminaria, poruszające aktualne na dany moment sprawy. Na tych seminariach odnosimy się do tego, co w środowisku lokalnym jest ważne. W związku z tym mieliśmy wstąpienie do Unii Europejskiej, mieliśmy placówki oświatowe typu szkoły, typu gimnazja. Pochylaliśmy się nad dzieckiem, nad zagadnieniem eurosieroctwa, nad zagadnieniem młodzieży, jak ona sobie radzi w zmieniającej się rzeczywistości. Wszystko to oparte jest o badania i o dobrą diagnozę w środowisku. Oprócz seminariów dumni jesteśmy z tego, że udaje nam się publikować. Tych publikacji jest wiele. W ostatnim dziesięcioleciu było ich około 7. Także niemalże raz w roku udaje nam się stworzyć jakąś publikację naukową z recenzją, która wspomaga nie tylko pedagogów, ale pokazuje, jakie problemy w ogóle funkcjonują w oświacie. W oświacie na różnych poziomach, na różnych szczeblach i w różnych obszarach. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne skupia pracowników naukowych, specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. Towarzystwo liczy 19 oddziałów terenowych rozproszonych w całym kraju. Jednym z nich jest właśnie oddział raciborski.